Człowiek człowieka mija na ulicy. Wszyscy się znają z jednej dzielnicy. Nie szanuję tutaj jeden drugiego. Powiedzcie mi wszyscy dlaczego. Trzeci myśli, że jest lepszy od czwartego, a w sobie nie widzi nic złego. Piąty i szósty są pijakami, za niedługo będą menelami. Siódmy i ósmy biorą narkotyki, naćpani siadają do ekstrabryki. Dziewiąty i dziesiąty siedzą w więzieniu. Pomyśl co zrobiłeś, głupi jeleniu. Jedenasty i dwunasty leżą już w grobie. Żaden z nich już ci nic nie powie, a jedynie co po nich wszystki tutaj zostanie. Tu właśnie to jedynie zdjęcie na ścianie. Pierwszy czy drugi, nieważne numery. Bogaty czy biedny, nieważne sfery. Ważne, żeby żył zawsze z honorem. Dla młodego pokolenia był zawsze wzorem. Pierwszy czy drugi, nieważne numery. Bogaty czy biedny, nieważne sfery. Ważne, żeby żył zawsze z honorem. Dla młodego pokolenia był zawsze wzorem. Ta. Rodzice będą płakali nad zdjęciami, bo zostali już całkiem sami. Cała dwunastka skończyła na cmentarzu. Na tą wycieczkę nie trzeba im bagażu. Sami wybrali dla siebie taki los. To nie był przez przypadek rozlany sos. Oni wszyscy swoje życie zmarnowali, a rodzice o przyszłość ich się nie starali. Wkładali całe serce w ich wychowanie, lecz na marne poszło ich całe staranie. Nie poszli na studia, nie poszli do pracy. Pomyślcie o przyszłości, wszyscy Polacy. Bo trudno jest wybrać właściwą drogę, a ja sam kiedyś zabłądzić tutaj mogę. Lecz każdy swoją drogę swoją wybiera, swój los swoje ręce zabiera. Ta. Pierwszy czy drugi, nieważne numery. Bogaty czy biedny, nieważne sfery. Ważne, żeby żył zawsze z honorem. Dla młodego pokolenia był zawsze wzorem. Pierwszy czy drugi, nieważne numery. Bogaty czy biedny, nieważne sfery. Ważne, żeby żył zawsze z honorem. Dla młodego pokolenia był zawsze wzorem.